niepokojąco rośnie liczba dzieci z wadami postawy. Ich wczesne wykrycie pozwala na skuteczne leczenie i rehabilitację. Dlatego powiat poznański przystąpił do programu zapobiegania i wczesnego diagnozowania wad postawy u dzieci i młodzieży. Generalnie można powiedzieć, że dla nas jeden z ważniejszych elementów naszej działalności jest także profilaktyka zdrowotna. Tak jak w poprzednich latach robiliśmy badania mammograficzne dla kobiet czy prostaty dla mężczyzn, także szczepienia na przeciwwirusowi HPV. W tym najbliższym czasie chcemy też badać postawy, wady postawy u naszej młodzieży. Będziemy realizować to dla rocznika 1996, 14-latków. No bo niestety taki jest czas, że mimo, że budujemy dużo sal gimnastycznych, dużo basenów, dużo sportu proponujemy naszej młodzieży, to tych wad postawy jest strasznie dużo. I dobrze by było, żeby jednak te wady postawy zdefiniować dużo wcześniej, żeby można było tą młodzież uratować od późniejszych skutków. Badania prowadzi Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medyk Poliklinika z Poznania. Lekarze i fizjoterapeuci zbadają w sumie 3700 osób we wszystkich 47 gimnazjach w powiecie poznańskim. Celem badania, no przede wszystkim wykrycie tych takich zaniedbałych wad postawy, ponieważ 14 rok życia, bo dzieci są badane w tym roku życia, to już jest taki ostatni dzwonek na to, aby wykonać te badania, aby móc jeszcze coś zrobić oraz włączyć tam prawidłową korekcję. Badania są przeprowadzane przez zespół fizjoterapeutyczno-lekarski. W zorganizowaniu badań w Pecnej koło Mosiny pomogła szkoła. No myślę, że bardzo dobrze z rodzicami na zebraniach, z pierwszych zebraniach dyrekcja zapoznała rodziców, jaki ma być cel tych badań, w jakim celu są przeprowadzane i myślę, że rodzice dość do tego podeszli no, tak z chęcią. Każdy uczeń został zbadany komputerowo, tak zwaną metodą fotogrametyczną. Badanie polega na wykonaniu kamerą wideo fotografii pleców, dzięki czemu uzyskujemy trójwymiarowy obraz. Badanie jest zupełnie nieinwazyjne i nieszkodliwe. Sprawdza się w badaniach przesiewowych wykrywania wad postawy u dzieci. Młodzież z małych miejscowości nie ma na co dzień dostępu do specjalistycznej diagnostyki. Dlatego uczniowie chętnie i ze zrozumieniem poddali się badaniom. Pani mnie ważyła i mierzyła, a potem tu przyszłam, pani mi zbadała kręgosłup, potem ćwiczenia. Bo chciałyśmy się dowiedzieć, czy mamy jakąś wadę postawy, czy jesteśmy w porządku pod względem postawy. No człowiek według mnie powinien wiedzieć, czy na przykład, że ma, czy jest na krzyż chory, czy nie, czy jest zdrowy. Czyli takie badania są bardzo dobre, można się dużo o sobie dowiedzieć. Uczniowie, u których zostaną wykryte wady postawy, będą zakwalifikowani do dalszego postępowania terapeutyczno-rehabilitacyjnego lub diagnostyki medycznej.